też elfem. Co tu robisz, Wiedźminie? Wyszedłem rozprostować kości. Co jest? Dobrze się czujesz, Zoltan? Chyba nie zacząłeś brać fistechu. Jestem uczulony na skurwysynów. Daruj sobie ten teatrzyk. Lepiej powiedz, co się tutaj dzieje. Co się dzieje? Na głowę upadłeś, Wiedźminie? Codziennie przybywa sierot, które i tak długo nie pożyją. Twoi kumple z zakonu wyrzynają wszystkich. Starców, kobiety, dzieci. Eksterminują nieludzi. Mówiłem ci już, daruj sobie te teatralne gesty. Nie pasują do ciebie. Rozumiem, że elfi cywile nie pozostają im dłużni. Ano nie pozostają. My nie wierzymy w proroka Lebiodę i nadstawianie drugiego policzka. Niemal wszyscy nieludzie, którzy zdołali przeżyć, chwycili za broń. Okazało się, że chcą nas wykończyć za pomocą Katriony. Zrobili getto w Starej Wyzimie i wysłali tam chorych ludzi i zdrowych nieludzi. Masz na to jakieś dowody? Już ci mówiłem, że jestem uczulony. Wiesz, co powiedziała Shani? Szło to mniej więcej tak. Zoltan, naprawdę nie rozumiem, jak Wiedźmin może być taki głupi. Przecież zakonnicy to mordercy. Mogliby chociaż cywili oszczędzać, skurwysyny. Raczej mniej niż więcej. Idź precz, bo mnie alergia męczy.